Cześć, witam was wszystkich. Dzisiaj właśnie wybrałem się na Białoryb. Jadę na zbiornik zaporowy. Cicha woda. Ostatnie dni były takie cieplejsze. Myślę, że dzisiaj ta ryba będzie taka aktywniejsza, będzie lepiej żerowała niż ostatnio. Zobaczymy co uda się złowić. Pogodę dzisiaj mamy taką w miarę dobrą, odpowiednią. Lekki plus rano był, no może to nie przeszkodzi tym rybom. Obejdziemy tamte w sobie wszystkie miejsca, które tam, na których tam zawsze łowię. Myślę, że coś będzie brało. Jak nie płotka, to na pewno będą brały tlenie. I coś powinniśmy na pewno złapać. Oj. Zawsze tam coś bierze. Ale ja tak bardziej już dzisiaj bym chciał te duże płocie połowić, takie nawet do 30 cm, ponad 30, 35 nawet się trafiały w zeszłym sezonie. Ale jak tam będzie dużo ludzi i będzie hałas, no tych dużych my nie połowimy, bo one są bardzo płochliwe. Jak nikogo nie będzie, będę sam. Jest szansa, że one podejdą, że one będą brały. Dzisiaj wędkarzy więcej niż mi się wydawało. Ilu ich tu dzisiaj już jest? Jesteśmy właśnie na miejscu. Zaraz się rozkładamy. Zaczynamy łowić. Właśnie przed chwilą sobie zamęciłem. Zarzuciłem zestaw. I próbuję coś złapać. Niestety nie łowię w miejscu, w którym chciałem. Bo już było zajęte. Znalazłem sobie jakieś takie nowe miejsce. No i za chwilę okaże się, czy tu ryba jest, czy tu ryby nie ma. Właśnie zacząłem ryby brać. Mam kolejną, już drugą płotkę. Chciałem zacząć coś nagrywać ze statywu. Rozkładam statyw, a niestety zapomniałem zabrać tej nasadki do tego statywu i nic nie uda się nagrać. Będę musiał wszystko nagrywać z ręki. Ciągnę właśnie drugą rybę. Jedną ręką nagrywam, jedną ręką ciągnę. No ale może zaraz wam pokażę tą rybę. Jak się uda ją wyciągnąć. A już ją mam blisko. O. Taka. Taka nieduża płyteczka, malutka, ale jak są malutkie, to będą większe. Jeszcze z dwa rzuty i zmieniamy miejsce. Miejsce. Jak na razie złapałem jednego tego dużego klenia, około 35 cm, mniejsze płotki. I jak na razie są fajne brania, tylko nie mogę ich zaciąć, albo jakieś małe, albo duże bawią się. Czy nie mogę wam tego pokazywać, nagrywać, bo zapomniałem tego statywu. No i nie mam jak tu nawet zamocować tej kamerki. Pokażę wam tylko tu troszkę miejsce i tak co chwilę będę coś pokazywał. Bo
pewnie tu takimi, za takimi krokami puszczam, wzdłuż brzegu. Tam mniej więcej koło tego drzewa zwalonego, co wystaje tak nad wodę. Mniej więcej w tym miejscu zawsze są brania. Oprócz tego jednego klenia złapałem tutaj jeszcze jedną małą płotkę i jeszcze jednego malutkiego klenika. I tak poza tym nic więcej tutaj nie chcę. Nie wiem, czy tu je coś przepłasza, może szczupak to wpływa i je wpłoszy. Nie mam pojęcia. To jest fajnie, tak dosyć głęboko. Ale dlaczego ona tutaj, dlaczego jej tutaj nie ma? Nie mam pojęcia, naprawdę. Posiedzę tutaj jeszcze może z 15 minut. Nie będzie efektu. Pójdę zobaczyć dalej w następne miejsce. Zapowiadało się fajnie. Pierwszy rzut, kleń 35. I można powiedzieć, że na tym się skończyło. Ale nic, może coś jeszcze weźmie. Właśnie złapałem pierwszego takiego lepszego leszczyka. Są kolejne brania. Muszę jakąś kamerkę wam zamocować. Będziecie widzieli wszystko. Jest kolejna ryba. Ale to nie duże, coś małego. Mały krąpik. Około 30 cm. Do wody. Kilka takich drobniejszych płyteczek mam. Tu mam jedną taką też większą płyteczkę. Taka trochę uszkodzona, garbata. Też do wody. Tu taka mała płyteczka. No i ten ładny klenik, dobrze ponad 35 cm. Idź do wody, przyjadę i przyprowadzisz mi tatę swojego. No i reszta to już są takie same drobniutkie płyteczki, ale puszczane. W następnym odcinku. Cześć.